Michał Wiśniewski przyjechał do Legnicy z workami prezentów. Były w nich m.in. ubrania i zabawki. To jest tylko gest, bo nam chodzi bardziej o spotkanie. Te prezenty są nieistotne, ale warto o nich oczywiście wspomnieć, dlatego że umówmy się, to znaczy, że ktoś pamięta, ktoś chce, to są fajne ciuchy i nawet jeżeli to jest tylko w formie gestu, to jest to ważne. Była to już druga wizyta wokalisty w Legnicy. Wiśniewski sam pochodzi z domu dziecka i daje dobry przykład jego podopiecznym. Zdążył przez ten czas zaprzyjaźnić się z dziećmi i z wychowawcami w placówce. My go znamy często z ekranu, z jakichś piosenek, no i tak budujemy sobie obraz. Ja też taki obraz miałem, Michała poznałem w zeszłym roku, jak nas odwiedził. Mieliśmy możliwość porozmawiać i chyba trochę o tej naszej przeszłości, co nas no, mocno zbliżyło i jakby pozwoliło się zrozumieć. I tak jak mówisz, jest to normalny facet, który coś przeszedł, ale nie poddaje się życiu, tak jak zresztą on to powiedział, i idzie do przodu i chce też innym pomagać, żeby im też się udało. W czasie takich spotkań najważniejsza jest jednak szczera rozmowa. Ja tłumaczę im absolutnie, że my jesteśmy w ogóle lepsi niż cała reszta, bo uczymy się przetrwania od małego i generalnie fajnie, bo to nas robi mocniejszymi na pewno. Natomiast generalnie, jeżeli jest już szansa na taką rozmowę i ktoś się otworzy, to korzystamy z tego. Michał Wiśniewski wydał ostatnio także swoją nową płytę.